Państwu. Z wielką, nie ukrywam, przyjemnością witam Państwa na kolejnym spotkaniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej, które w sposób płynny, mam nadzieję, że jednak nieco chociaż zauważalny, przejdzie w kolejną naszą konferencję muzeologiczną, naszą organizowaną przez Muzeum Okręgowe im. Roberta Żukowskiego. Konferencję, którą organizujemy już po raz piąty pod ogólnym tytułem Muzeum Formy i Środki Prezentacji. Ta dzisiejsza poświęcona będzie problematyce historii nauki i techniki w muzeach. Stąd to połączenie, które może wydawać się początkowo egzotyczne, ale jednak ono jest głęboko uzasadnione z powodów zarówno tematycznych, jak i z powodów leżących po stronie organizatora, czyli naszego Muzeum Okręgowego. Muzeum nasze bowiem od początku jest jedną z instytucji tworzących zarówno Forum Dziedzictwa, jak i Stowarzyszenie Muzeum Sztuki Inżynieryjnej. Do grona tych założycieli należy przede wszystkim Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szczerniawie, należy Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. A idea wyrosła z dwóch źródeł. Właściwie z trzech, bo to trzecie źródło to jest wzrastająca nasza samoświadomość, nasza, muzealników, dotycząca konieczności zwiększonej, intensywnej ochrony dziedzictwa technicznego i przemysłowego, zwłaszcza w czasach dynamicznie zmieniającego się potencjału technologicznego i likwidowania szeregu gałęzi wytwórczości, miejsc wytwarzania, dotychczasowych miejsc wytwarzania. Te dwa pozostałe elementy wyjściowe to z jednej strony Forum Muzeów Domów Historycznych. Jest też taka grupa robocza, która z kolei sytuuje się pomiędzy środowiskiem muzealnym a Stowarzyszeniem Genius Loci. I pamiętam, to było znowu w Szerniawie, tak przypadkowo, ta Szerniawa jest tutaj takim punktem, częstym punktem odniesienia. Podczas dyskusji odnośnie rozszerzenia działalności tegoż forum, a wówczas zaproponowałem, że my jako Muzeum Bydgoskie możemy zacząć pilotować kwestię budowli czy dziedzictwa technicznego. A dlaczego my, to ja w mojej prezentacji Państwu to jeszcze przybliżę. Dlaczego akurat Muzeum imienia Leona Wyczółkowskiego, który to Leon Wyczółkowski kojarzy się raczej nie z wytwarzaniem obrabiarek czy narzędzi do kopania, ale raczej z wytwarzaniem dzieł sztuki wybitnej klasy. Dlaczego my akurat zajmujemy się sprawami technicznymi? A drugą, i tutaj znów w tym Genius Loci to pan Waldemar Rataj, który wówczas był pracownikiem MIMOZ-u, pani Dorota Hibner, to są osoby, które bardzo aktywnie tam działały i inspirowały nas w podjęciu tego działania. A drugie pole takich wcześniejszych doświadczeń to stała konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny, w skrócie zwana MIST, która wypączkowała, że tak kolokwialnie powiem, w łonie ICOM, czyli polskiego, ICOM Poland, czyli Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów. I tutaj duża rola leży po stronie pani profesor Dorety Folgi-Januszewskiej, ówczesnej przewodniczącej Polskiego Komitetu Narodowego. I znów parę osób, jak profesor Wojciech Suchocki, dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, czy Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Bałtyckiego. Teraz to się nazywa Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, wtedy to się trochę inaczej nazywało. On zresztą będzie, jest w drodze, jedzie, bo pani profesor Folgi-Januszewskiej niestety nie będzie, ale tę problematykę przedłoży dyrektor Jaskanis. I Piotr Grajec, który z nim współpracuje, z Wilanów, jest też tym miejscem, ważnym miejscem odniesienia.
Misty dlatego, że zachowanie akurat to dziedzictwo przemysłowe niesie ze sobą bardzo istotne problemy dotyczące rozszerzenia działalności muzeum poza siedzibę, poza własne mury. Rozciągnięcie daleko w przestrzeń, bo obiekty owego dziedzictwa przemysłowego są często rozległe, jak wiemy, nie muszę tego Państwu uzasadniać. Współpraca zatem, wymiana doświadczeń, poglądów, wzajemne przekonywanie się z przedstawicielami samorządu terytorialnego jest w tym zakresie kluczowe. Stąd właśnie idea takich spotkań pod nazwą Forum Dziedzictwa, by można było wypracowywać zarówno płaszczyznę takiej współpracy, ale także i argumenty dla dalszej dyskusji. I mam nadzieję, że ona się będzie toczyć. To tym zresztą miejscem założycielskim były Gliwice. I dzień po dniu założyliśmy Stowarzyszenie Muzeum Sztuki Inżynieryjnej oraz dla tych założycieli oprócz instytucji wspomnianych, znaczy bez Wilanowa, Wilanów jeszcze nie, aczkolwiek od zakupienia folwarku oni są też już zainteresowani kwestiami gospodarczymi jeszcze bardziej. Należy Zajezdnia Sztuki czy Muzeum Techniki Komunikacji w Szczecinie, kopalnia Bubrka, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. To są te instytucje, które od samego początku i przedstawiciele tych instytucji muzealnych stanowią władzę tej pierwszej kadencji Stowarzyszenia Muzeum Sztuki Inżynieryjnej. Jednym z celów właśnie stowarzyszenia jest organizowanie takich publicznych debat jak Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. To tak tytułem wyjaśnienia, dlaczego to się od u nas odbywa w Bydgoszczy, dlaczego łączymy to z naszą konferencją. To jest kolejne spotkanie. Pierwsze tegoroczne mieliśmy, staramy się organizować 3 spotkania owego forum. Pierwsze mieliśmy w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Bardzo interesujące, szczególnie, bo właśnie można powiedzieć, że każde, no nie wiem jak to dzisiejsze, ale każde kolejne jest chyba, przynosi nową porcję wiedzy i podnosi nasz poziom myślenia, było naprawdę interesujące i zapładniające myślowo. I jeszcze raz dziękuję kolegom, zresztą są też obecni dzisiaj dyrektorowi i kolegom z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. A trzecie z tegoroczne spotkanie będzie w Wałbrzychu, w Starej Kopalni oraz w Muzeum Kolejnictwa Pierwożytni Śląskiej. O tyle ciekawe, że Stara Kopalnia nie jest muzeum, jest instytucją o charakterze zbliżonym, ale jednak funkcjonującą nieco inaczej, pod innymi rygorami także prawnymi, a muzeum z kolei w Jaworzynie jest muzeum prywatnym, a więc to są takie inne też i bardzo ciekawe doświadczenia. Ja muszę już zaraz skończyć, to jest tylko, żeby czas mamy bardzo, bardzo jak zwykle ograniczony na konferencjach. Muszę dawać dobry przykład dyscypliny czasowej jako jeden z organizatorów. Jeśli będziemy chcieli tego od Państwa, może nie tyle wymagać, ale bardzo uprzejmie i gorąco Państwa prosić o dyscypliny, przestrzeganie, żeby każdemu dać równe szanse wypowiedzenia. To na koniec jeszcze tylko zanim przekażę już wprowadzenie panu Bardianarowi Ratajowi, to powiem, że z pewnym ubolewaniem jest to ostatnia konferencja, którą ja będę mógł otwierać w Bydgoszczy i przedostatnim forum, bo jeszcze w Wałbrzychu mam nadzieję, że będę. Mój czas się kończy. PESEL jest nieubłagany i nieubłagana jest też decyzja władz miasta Bydgoszczy, które nie chce przedłużać ze mną umowy. Mam jej już serdecznie dosyć. Jak się Państwo będę naprzykrzał, to też będziecie mieli mnie serdecznie dosyć na spotkaniu z tej konferencji. Mam nadzieję, liczę na to, chciałbym, żeby ta idea
dotycząca ochrony dziedzictwa technicznego, przemysłowego, postindustrialnego, żeby była przez nasze muzeum w dalszym ciągu, żeby była podjęta przez następne kierownictwo i żeby nie ta, ten dotychczasowy dorobek nie został zaprzepaszczony, ale to się stanie także w dużej mierze w wyniku inicjatyw nas wszystkich, bo jeśli wszyscy i państwo i instytucje, które reprezentujecie, będziecie także dążyć do podtrzymania tego myślenia i działania, i rozwijania tego działania, ale w tym właśnie zarysowanym kierunku, no to wówczas łatwiej będzie nam wszystkim wbrew różnym przeciwieństwom losu utrzymać, podtrzymać to, co do tej pory wypracowaliśmy. Tradycja jest zawsze ważna i powinniśmy o nią. A to już jest także pewna tradycja, bo od kilka lat funkcjonujemy. Polecam Państwu, o minutę już przedłużę, polecam Państwu uwagę tony konferencji, które do tej pory już wydaliśmy. Są cztery z poprzednich czterech konferencji. To już też jest pewien dorobek, pewna seria. Polecam do Państwa uwadze, zachęcam do lektury. Cieszę się z Państwa obecności. Cieszę się już na wysłuchanie referatów, które Państwo przygotowali i na dyskusję, która na pewno będzie miała miejsce. No i to na początek tyle. Dobrych obrad. Panie Waldemarze, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt poprowadzenia 10. już sesji Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. Rzeczywiście jest to przedsięwzięcie, które coraz bardziej ogniskuje w Polsce debatę na temat rozwoju nowego sektora muzealnego, muzeów dziedzictwa poprzemysłowego, muzeów dziedzictwa sztuki inżynieryjnej. Ale to, co charakteryzuje to forum, to również to, że jest ono ośrodkiem pewnego rodzaju, już powiedziałbym, centrum kompetencyjnym w kształtowaniu myśli o zarządzaniu dziedzictwem sztuki inżynieryjnej i kształtowania również pewnych standardów zarządzania muzeami, które tą problematyką się zajmują w wymiarze naukowym, no wszystkim prezentacyjnym. Ten wymiar współpracy także z władzami samorządowymi jest tutaj niezwykle ciekawy i myślę, że dopiero przed nami prawdziwe tutaj spotkania między przedstawicielami władz lokalnych czy regionalnych, bo one dopiero niedawno zaczęły dostrzegać, że w środowisku muzeów pojawił się podmiot, który może być partnerem merytorycznym w opowiedzeniu się co do kierunków zagospodarowania tych zasobów, które póki co były traktowane jako problem. Więc rzeczywiście w najlepszym tego słowa znaczeniu pewien fragment polskiego muzealnictwa uczestniczy w rozwiązywaniu tych problemów, ale to już jest także ten wymiar uczestnictwa w kształtowaniu też pewnej koncepcji rozwoju, zarządzanie dziedzictwem, dziedzictwo i rozwój. I mamy tutaj wiele do powiedzenia sobie także w tych relacjach międzysektorowych, między administracją a muzealnictwem. I w środku tego wszystkiego oczywiście znajduje się jeszcze nauka, która coraz bardziej jest przekonywana do uczestnictwa w tej debacie, w tej pracy programowej, więc też i wśród występujących dzisiaj będzie taki przekrój zainteresowań i reprezentacji, można powiedzieć, między muzealnictwem, nauką, naukami humanistycznymi, naukami technicznymi, no i właśnie też spojrzeniem na samą problematykę rozwoju. Tę część mamy podzieloną jakby na dwie części, tak jak to w programie. Druga część jest już poświęcona, można powiedzieć, pewnym twardym elementom wytycznym, pewnym standardom administracji publicznej, które już zaczęły być stosowane, więc będziemy mogli się, tak powiem, zorientować tak, że Państwo będziecie mogli w ten sposób poznać, w jakim stopniu ta problematyka, o której rozmawiamy, już podlega pewnym regulacjom, jest już kształtowany pewien ład, także prawno instytucjonalne, a w jakim mamy ciągle do czynienia z jakimiś problemami
którymi się trzeba właśnie zająć. Jest jeszcze jeden powód, że właśnie forum tutaj w pewnej naturalnej, z mojego punktu widzenia, relacji z konferencją się pojawia. Konferencja, której gospodarzem od początku jest pomysłodawcą Muzeum Bydgoszczy. Mówiłem już o tym wiele razy, więc Państwa nie zdziwi, a tych, którzy po raz pierwszy usłyszą, to proszę uznać, że jest takie moje przekonanie. Jest to najpoważniejsza konferencja naukowa w świecie muzealnym, jaka się odbywa w Polsce, przez swoją solidność także metodyczną, organizacyjną i także cały koncept, jaki z nią jest związany. Dlatego dwa lata temu miałem też zaszczyt tutaj przewodniczyć innej debacie, która była poświęcona pracy twórczej muzeum. I nieprzypadkowo wybraliśmy właśnie ten moment konferencji jako potwierdzenie, że sama konferencja jest w polskim świecie muzealnym takim właśnie przykładem zaangażowania i Muzeum Bydgoskiego, i pewnego fragmentu świata muzealnego, który współpracuje w tym zakresie z muzeum, żeby do takiej konferencji nie tylko doszło jednorazowo, ale żeby ona stała się pewną instytucją właśnie mobilizacji do pracy twórczej. Taka będzie praca twórcza muzeów w muzeach, jaką sami dyrektorzy muzeów, jaką same instytucje muzeów będą promować, wspierać, a pracowników mobilizować także do tej pracy. Więc bez takich form jak konferencja, bez takich form jak publikacje naukowe, które zostały do tego celu uruchomione i muzeum się konsekwentnie wydaje, mówienie o pracy twórczej w muzeach byłoby gołosłowo. Dlatego rok temu obecny tutaj profesor Jan Święch na ten fenomen zwrócił uwagę i staramy się, aby o nim nie zapomnieć i zwrócić również uwagę, że taką formą pracy twórczej w muzeum jest właśnie, są te fora, Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej jest taką dobrowolną, zorganizowaną z udziałem samych muzealników, samych muzeów, ale także i przedstawicieli świata nauki, przedstawicieli właśnie instytucji sektorowych, administracji, przemysłu coraz bardziej także, czy świata gospodarczego, bo wyzwania, o których zaczynamy dzisiaj rozmawiać, są tego typu. Znaczy nie zaczynamy rozmawiać o nich, bo rozmawiamy, jak słyszeliśmy, od 10 sesji już, ale dzisiaj w czasie tej konferencji niejako połączymy te perspektywy konferencyjną i pracy w ramach Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. Serdecznie zapraszam naszego gospodarza, pana profesora Michała Woźniaka, do zajęcia miejsca tutaj przy stole. Pana profesora Wisłockiego, bardzo proszę. Pan profesor Krzysztof Wisłocki, Politechnika Poznańska, jeden z współtwórców od samego początku, aktywnie uczestniczący w tworzeniu Forum Dziedzictwa Sztuki Inżynieryjnej. Proszę bardzo. Jedno miejsce pozostanie wolne, bo właśnie dołączy do nas, mam nadzieję, później pan dyrektor Paweł Jaskanis. W zastępstwie pani profesor Paulin Januszewski będzie prezentował ten punkt, który został Państwu zaangażowany jako muzea i samorządy, modele i praktyka współpracy dla rozwoju regionalnego. Myślę, że bez tej perspektywy trudno by nam było mówić także o pewnym stabilnym ułożeniu spraw między zarządzaniem dziedzictwem, o tej proweniencji, o której mówimy, a rzeczywistym rozwiązywaniem tych problemów w systemie państwa i także gospodarki. Bardzo proszę, przekazuję głos panu profesorowi Michałowi Woźniakowi. Ja chcę jeszcze tylko dodać, że my od początku, budując Forum Sztuki Inżynieryjnej, postawiliśmy sobie za cel kształtowanie polskiej doktryny Muzeum Sztuki Inżynieryjnej i zarządzania dziedzictwem sztuki inżynieryjnej. W pewnym sensie pojawia się tutaj pewna dominacja pojęć, języka, który już także wchodzi do gry, bo kiedy zaczynaliśmy, te pojęcia były, tak powiem, umownie stosowane intuicyjnie przez bardzo wiele środowisk. Forum stało się rzeczywistym ośrodkiem stabilizowania także pojęć, co jest bardzo ważne. A pan profesor osobiście też w tej pracy, no, nanosząc ją, czy ukierunkowując ją zgodnie z myśleniem o całym systemie muzealnictwa, bo nie chcemy wyprowadzić tej problematyki poza system muzealnictwa polskiego, dba o to, żeby ta spójność ideowa, programowa i doktrynalna była zachowywana. Więc prosząc o dzisiejsze wprowadzenie,
liczymy także, że usłyszymy te myśli, które jakoś pokazują pewną perspektywę rodzącego się sektora muzealnego w Polsce.